Hej, hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku z Gwęciorka. Moi drodzy, dzisiaj będziemy się bawić na live. Dzisiaj live był szalony. Był i Shakes, były Outlasty, teraz czas na Gwinta, poradnik jak stracić 300 MMR. Dwie godziny, czyli wczoraj tyle mi się udało. Więc bawimy się dalej deckiem Foltesta, którym kluczową postacią jest Sabrinka, która czasem potrafi zrobić fajne value, a reszta to taki standard, 34 karty. Przemilować się nie damy, aczkolwiek czasem jest problem, jak się nie dobierze weski. Gdzie jest moja weska? Jest. I mamy strasznie słaby draw, ale to jest przecież zabawa, więc bawimy się na całego tym deckiem. Idziemy na rankedy od razu, już niżej spaść nie mogę. To znaczy, mogę spaść, ale... Ale co tam? Jeszcze jest miesiąc czasu, jeszcze się odzyska, jeszcze będzie zabawa, jeszcze będzie fun. Wyłączamy przerwę. I jeszcze będzie się wszystko śmiesznie działo. Czat umarł. Po Outlaście i po Shakesie ewakuacja. Gwinta nie lubią. Niedobre ludzie. Ukryty Roman. Ukryty Roman Schuler. Ukryty Roman Schuler. No dobra, co my tu mamy w naszym rozdaniu? Rozdanie, rzekłbym, prawie Boga. Tego nie chcemy. Tych dwóch nie chcemy. Tego nie chcemy. Więc generalnie zaczniemy może od Kunia. To też nie za dużo nam da. Imponujące. Jeden mróz może i zostawimy, jak mamy tylko jedną laskę. A wyrzucimy tego gościa. Jest okej. Okay. Dobra, ty Roman tam już nie dyskutuj. Bo... Czat hałas, ale bez bana. To jest dobre, bo to nam wyciągnie weskę. No zaczynamy generalnie. Coin flipa wygrałem, nie ma tragedii. Zaczniemy sobie od Foltesta, teraz wyskoczy Regis. Pewnie, żeby aktywować od razu pajączki małe. Albo dopiero jeszcze, albo jeszcze harpie na spokojnie i dopiero w run. Nie, już Regis leci. Pytanie, co mi tam Regis wpierdzieli. Konia mi zjadł Regis. No dobra. Regis zjadł mi od razu konia. W porządku. W porządku. Regis zjadł mi konia. Trochę się obawiam tego. Wszystkiego. Więc może zacznijmy go pacyfikować już pogodą. Dopóki go przebijam w jednym ruchu, to jest wszystko w porządku. Nie widzę tutaj problemów z tym. Nie mam gra do bicia, nie mam tu żadnych czarów marów, mam reseta, który mi nie doszedł. Okej. Okay. O, pani Margarita opowiadała nam o tym. Więc się skracajmy i kasujmy te pająki. Dopóki go przebijam jedną kartą, to jest wszystko w porządku. Nawet jestem w stanie zagrać tak. Jesteś jednym z nas, czy nie? Przegrupować się! Nawet jestem w stanie tak zagrać. Dopóki go przebijam jedną kartą, jest spoko. Czysta pożera, jak ja dawno nie widziałem takiej czystej pożery.
Naprawdę dawno nie widziałem takiej czystej pożery. Juhu! Dobra, problem jest inny. Czy on w tej czystej pożerze może grać Igniego? Bo to wszystko się zamieni na siódemkę. Jak mi tu siądzie Igni, to przecież mnie to potyra i to strasznie. To mnie potyra i to strasznie. Jak to będą siódemki? Jojojoj. Dobra, to na razie zróbmy tak. Trochę to jest słabe na gradobicie, ale przynajmniej mam tą jedenastkę. W razie Igniego to ta jedenastka tylko zginie. Przeraza jest niedobra, bo ja nie mam talara. Przeraza jest niedobra, bo ja nie mam toloro. Czy on jest w stanie mnie przebić 32 punktów w jednej karcie? Gradobicie robi tutaj najwięcej 20. Nawet nie, bo robi 15 tutaj gradobicie, bo goldy teraz już nie cierpią. Goldy teraz już nie cierpią. Więc czym on może zrobić 30? Wiedźmami też za mało. Trzydzieści cztery jedną kartą. Co tam mi wysłałeś? To bolo. Bolo nie chciał mi tej karty oddać, tej gry. Okej. Bolo stwierdził, że się woli poddać. To ciekawe, co Bolo zrobił. Okej, to jest pożerka. On tu będzie miał sranie nekerami. I może grać nawet z tego nosu, kuwa. Ojej, oj. Ale wydaje mi się, że powinienem i tak spasować. Okej, jest sobie jeden neker. Wyskoczy sobie drugi, okej. Nie jest to jakieś najstraszniejsze. To jest bardzo dobra karta. Oczywiście nie mam Vernona, nie mam Shani, Ves mogę sobie wyciągnąć, Piechurów wyciągnę. To jest trochę bez value. No okej, teraz już ma jakieś value. O, pani Margarita opowiadała nam o tym. Kasujemy mu jajeczka. Pożresz mi to. Spoko. Czy on może grać czyste niebo? Może. Ale czy mi to przeszkadza? W żaden sposób. Okej, rany na razie i Regis. Gra czyste niebo, okej. W porządku, przyjacielu, w porządku. Jest to w granicach problemów, które... No dobra, to my się teraz... Czy on ma jeszcze jednego nekera? Może mieć. To zróbmy taki chamski numer. Rozświetlimy północ naszymi stosami. Magia. Oczyśćmy się trochę i zróbmy z tego nekera trójeczkę. Klucznik. Ja tam za mocnych kart do wskrzeszenia to nie mam.
rzekłbym. No chyba, że to. I wyciągnie sobie jakiegoś brąza. To tylko tyle. Drugiego Nekera. W porządku. Chciałbym się trochę przeczyścić jeszcze. Co mi by się stali przydało? Z tego wyciągnę Wes. Przydałoby mi się wymienić Brzask na najlepiej Vernon. Ale żeby to zrobić, to muszę się wyzbyć piechurów. Jeszcze. Jak wyzbędziemy się piechurów, to będę mógł już zaryzykować Stalarem. Atakan nie jest też w żaden sposób groźny. Bo teraz Stalar może mi dać w najgorszym wypadku zwiadowcę rębaki, nie? To co się dzieje w pierwszym rzędzie, to mnie nie interesuje, bo ja sobie to elegancko wszystko pozmieniam na jedynki, nie? Tylko czy pierwszy rząd chce zmienić na jedynki, czy od razu cały drugi przechwycić? Chcę mieć to bezpieczeństwo, żeby sobie podjąć decyzję. Jest Vernon. Bierzemy Vernona. Ciekawe zagranie. Muszę przyznać. To bierzemy naszą weskę. Chłopcy, na dyskusję czas będzie później. Wywalamy to. Shani. Shani jest w tym momencie chyba najlepsza z tego wszystkiego. Co zostało? Będzie jeszcze Outlast? Dzisiaj już nie. Okej, jest sobie sukup. Czy ten sukup mi coś zmienia w moim życiu strasznego? Chyba nie, zabiera mi po prostu dziewiątkę, nie? Ten sukup. Generalnie jakbym się uparł, to bym go zabił, nie? Tylko pytanie, czy ja to chcę robić. Co ja mu zamienię na jedynki? 10 oczek, 4 i 3 to jest 17 i 8 to jest 25, 35. Ja się tym nie stresuję w ogóle. Elegancko sobie coś tutaj wskrzesimy. Nawet ciebie. Zasrani nie ludzie. Żalnica! W ostatnim rzędzie żalnica jest trochę komplikująca moje problemy. Ale to tak bardzo, bardzo komplikująca moje problemy. No ja pierdzielę, żalnicę gra i to jeszcze dwa pancerza. Odcinki z Outlasta, nie wiem kiedy ja to wyślę. Dodatek od Gwinta dopiero był patch niedawno. Dopiero niedawno był patch. Dobra, to się zmieni na... Ile? Gdzie tu jest ten licznik od żalnicy? Na dziewiątkę. To ja się tu przejmuję. Takimi rzeczami. Na dowe sibek. No i dobra, teraz musimy wymyśleć 47 damage'u. Co jest ważniejsze? Zabrać... z
pierwszej linii. Dobra, szybciutko trzeba to podjąć decyzję. 11 i 4 to jest 15, 23, 33, 36, 39, 42 jest to wystarczające, więc nie będę się tutaj szczypał. Raz, dwa i trzy. I Vernon Roche. Pyk. I pyk. Easy game. Siema, Michał. Easy game, moi drodzy. Easy game. Staniemy jakieś... O, beczkę dostałem za 50. 27 oczek. Wow. Easy game. Zobaczcie, 34 karty i moi kochani, dało się to przemielić jakoś. Pomimo tego, że dostaliśmy na start naprawdę wielki shit, bo było z 6 kart, które chciałem wyrzucić. Zemrzeć szyki! No niestety Dagon to nie jest nasza gwiazda. Steam Store, to pytam Urban Rivals. Co ty mi wysłałeś? Dostępny oktober 2000. 17. Kultowa gra karciana jest teraz na tabletach. No. Dobra, szybko roll. Nie chcę kunia. Na pewno. Nie chcę piechurów więcej. I nie chcę jednego mrozu. Jest gitara. Naprawdę nam się niezła ręka trafi. Siema Michał, ponownie witam cię. Chyba już cię witałem nawet. Dobra. Trzeba się tu przystosować do jednego, niestety smutnego. Myśliwy. Baby. Że koleś najprawdopodobniej na Dagona najgorzej się gra, bo Dagon ma Leszego. W tym momencie Leszy zrobi wciul punktów, bo wyskoczą dwie harpie jeszcze do niego i mglak. Te harpie strzelą za dwa. Leszy ma 5. Trzy śmieciuchy to jest 8. Dwie harpie to jest 14. Mglak to jest 16. Dwa strzały to jest 18. I 20 to jest mgła. Więc generalnie ja muszę się przystosować do tego, żeby spróbować chociaż przebić go w dwóch kartach. Chociaż jak to będzie Leszy, to wyskoczą mi kuniki. Tak mi się wydaje. Grandmastera nie wbiłem, Mastera wbiłem. W tamtym sezonie za późno siadłem. Nie grałem długo rankedów, później siadłem w ostatni dzień. I niestety zabrakło, tam było chyba ze 30 MMR-a, zabrakło czy 40, później spadłem o 100 coś. Takie historie. Ja mało gram. Zazwyczaj dzienne na potyczkach robiłem. Jednak nie Leszy. Pani Margarita opowiadała nam o tym. No dobre jest to, że tego coin flipa wygrałem. O coż to za czary mary? Przegrupować się! To jakaś nowa odmiana Dagona. Dobra, będzie żarte. Będzie żarte. Czego ta pancia jest trójką? Ta pancia powinna rosnąć. To nie mam pojęcia. W każdym razie wyzbywamy się następnych kart. Wow, nawet prowadzimy na równych kartach. Co kopiujesz? Harpie. W porządku.
Już w porządku, mój żołądku. Tu 2 siódemki będą niebezpieczne na Igniego. Tu 3 siódemki będą już są niebezpieczne na Igniego będą. Ale ta się nie buffuje, czyli to będzie 24, okej. Okay. Zasrani nieludzie. Tyrerix, zagrasz Shakesa na W9. Wbijesz 350 level na W9, to ja się zastanowię, czy zagrasz na W19. Może być? Cieszę się. Swiperinho! Swiperinho! Szkoda trochę, że Swiperinho wszedł, bo zabił mi moją laseczkę. A tu już więcej czarodziejów Nimo. Mogę zagrać Talara i przebijam go w jednej karcie easy, ale mogę wskrzesić panienkę i zagrać sobie drugim Rus. Weska mi aż tyle nie będzie chyba potrzebna. Jasne, nie ma sprawy. Więc wskrześmy sobie panienkę i zagrajmy sobie drugim Rus. Okej, okay, wygrywamy na równych kartach. W porządku. Nie mam ulubionych. Szkoda, że żadnej harpii nie wyciągnąłem. Koń jest tragicznym drołem. To też jest nie bardzo. Ale wyrzucamy kunia. To jest Dagon, on ma dużo carryoveru, ale jeszcze nie zagrał żadnego złota. Żadnego, żadno złoto nie doszło mu jeszcze. Więc ma ile czego? Czy ja go chcę zdusić? Chyba trochę chcę. Tak, bo chcę, żeby mi konie wyskoczyły. Dobrze główkujesz. To nie są idealne droły. Chcę, żeby mi wyskoczyły konie. No i elegancko. Siema. Siema, jestem koniem. Teraz sobie wymienimy to. Sabrinka jest ok, wymienimy sobie. Natalis. Róg zostawię może? To będę chciał sobie. Dałoby mi się. Adeptka. Ale boję się, że dostanę badziewie. No, tak jak myślałem. A mogę jeszcze raz wymienić, okej. Okay. Przy czym zwiadowca Rębaczy nie jest jakiś wyśmienicie dobry. Co on zagrał? Mglaczka? Mglaczka w łapce miałeś? Druhu? Okej, okay. Mogę... Zwiadowca Rębaczy wyciągnie mi brązową kartę, a adeptka jest Temeria Czarodziej, czyli jej z posiłków nie wyciągnę. Więc z niej nie wyciągnę, więc posiłki są trochę słabe w tym momencie. Czarne chmury zebrały się nad Temerią. Zagrajmy tak. Może mnie nie przebije jedną kartą. Przydałby mi się Ard. To już jest pas.
Ach, jak pięknie, jeszcze wyskoczyła jedna mistrzyni. No i dobra, wchodzimy w ostatnią turę z przewagą dwóch kart. Dwóch i pół w zasadzie nawet. I wyskakuje jej ostatnia... Aż dwie? No i teraz boję się cokolwiek robić i wymieniać, chociaż ten rozkaz wymarszu będzie tragiczny. To też jest tragiczne, więc muszę cokolwiek innego dostać. Nawet ten brzask jest lepszy. Jeszcze masz hydry, okej. Okay. Wyciągamy co mamy. Idzie leszy. No jeżeli ma Yennefer, to jest pewnego rodzaju problem. Tu muszę grać czyste niebo. Bo on w tej chwili ma 6, 8, 11 jednostek. A ja nie mam czarodziejki żadnej na stole. To jest problem. Róg. Róg jest nice. Tak wbrew pozorom. Róg jest nice. Zwiadowca rębaczy nic mi nie wyciągnie. Łowcy czarownic jest żołnierzem. Więc generalnie mogę go wyciągnąć stąd. Adeptka nie jest żołnierzem. Więc generalnie możemy sobie zagrać na coś reseta. Tylko na to. A nawet na Leszego. Zobaczymy, co on tam ma ostatniego. Pas. No dobra, pas to pas. Tak? Pas to pas, mój drogi. Jestem gotowa. Teraz wyciągamy sobie nawet możemy sobie zwiększyć punkty, nie? O dwa. Rozświetlimy północ naszymi stosami. A możemy ją resetować. I gramy sobie Vernona. Za północ, za Temerię. Easy game, moi drodzy. I 33 punkty. Wow, dawno tyle nie dostałem. Easy game. Drzwi przed mocą potężnych przycisków. Easy game. Tak wygląda ten deczek, moi drodzy. Cykniemy sobie easy game, easy life. Dokładnie. Cykniemy sobie jeszcze jedną gierkę, może jakąś przegram. Tak mniej więcej ten deck funkcjonuje. Card advantage. Skakujecie z Sabrinką. I zmieniacie wszystko, co żyje w badziewne jedynki. Moi ludzie wiedzą, co to poświęcenie. To jest ciężki matchup. Też. Może nawet nie tak jak Dagona, ale też ciężki matchup, bo on ma straszne duże tempo. Shani, Sabrina, jeden czarodziej jest ok. Dwóch piechurów, komandos jest nie ok. I mrozy też nie ok. Zaczniemy od komandosa, potem mróz i na koniec jednego piechura. No i najgorsze jest to, że my zaczynamy. Więc coin flip przegrany, to może się dla nas troszeczkę źle skończyć. Tak. Tak bardzo źle. Bo jak ja teraz zagram tą piątkę, a on mi wypierdzieli 7, 3, 3, 3. To jest 16, 20, a on mi nawet 24 wywali. Pech będzie taki, że będzie miał równo 20 oczek więcej ode mnie, a ja nie będę go w stanie przebić.
Ale może nie będzie tak liczył i może zrobi 21. Może zrobi 21 przewagi. No idzie 7. 3, 3, 3. To jest już 16. Skończyć się przelewem krwi. Najpierw moje 3. Idzie 3, 3, 3. Tyle tylko? Nie chciał czwartej karty ujawnić? A ujawnił czwartą, okej. Okay. Porząsiu. To jedziemy z tymi ujawnionymi, nie? Zasrani nie ludzie. Ja pierdolę, nie przebiłem go. Jak ja jestem tępy! Jak ja jestem tępy, szmaciarz! Dobra, moi drodzy, nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Tylko się skracamy. Jesteś jednym z nas, czy nie? Elfy, do piachu! Ale ja jestem tępy. Jak ja go to policzyłem? Czym ja mógłbym w sumie 9 punktów zrobić? Piechurów powinienem zagrać. Po prostu powinienem zagrać piechurów. A teraz jestem w dupie, bo mam dwa mrozy na ręce. Dobra, mam do wes mam dojść. Okej. Okay. Przegrupować się! Ja pierdzielę. Ale dam dupy. Nic się przede mną nie ukryje. No pięknie, jeszcze masz kantarelle. Okej. Okay. Ty masz kantarelle, a ja mam wes. On może grać suszę. Poradzę sobie, nie bój się. Bandyta, nie chcę mrozu. Mam jedną taką, to posłuży. To nie chcę drugiego mrozu i nie chcę konia. Kurwa, nie chcę konia, powiedziałem. Powiedziałem, że nie chcę kunia. Jasne, nie ma sprawy. Dobra, zabiję tą jedenastkę. Widoki. Jak sobie życzysz, pani? Sege Ratuben! Jesteś jednym z nas, czy nie? Jak sobie życzysz, pani? Ester Garemnyt. 12? Naprawdę 12 damage'u zafundowałeś mi? Okej. Okay. Zafundowałeś mi 12 damage'u. W porządku. To mogę wskrzesić. Mam jeszcze jedną adept. Ale możliwe, że będę chciał to. Dobra, suszmy się. Jak ja to spieprzyłem tak z tą jedną kartą i przez to przegram. Dobra, odkrywa Geralta i wali za 13, okej. Niech wali. Ha! Nareszcie! Okej. Okay. To mnie nie boli na razie. Magia niesie chaos. Ale ja to przegram, bo nawet talara nie dobrałem, czyli... Sam zwaliłem dwie karty i jeszcze nie dobrałem szpiega, to jest trzecia karta, jestem w plecy, trzy karty. Pytanie, iloma kartami on mnie przebije? Jedną raczej nie, dwoma raczej na pewno. Ja się w górę moim teltem pnę, pnij się, pnij. Ten będzie miał 17 łepek maksymalnie, więc jedną mnie nie przebije. Dwoma mnie przebije, na pewno.
Dwoma mnie przebije na pewno. To jest pewne jak 2 razy 2 jest 2. Szani chcę zostawić na reseta jednego. Jestem gotowa. Czasem już mi się nie chce. Okej, 2 bloki. No i teraz mnie przebija jedną kartą. To jest 17. Nie przebija mnie jedną kartą. Bo jak zagra 17, to traci 4 zmrozu. Więc musi zagrać 2 karty. Tylko... To Egana gra. Naprawdę, Egan. Kurde. Kamień 1. 2 karty musi zagrać. Nie wiem, czy ma jedną, żeby mnie przebić. Strażnik mu daje 17. Okej. Czyli musi jeszcze jest. Staram się być sprawiedliwy. No i gdyby nie ten błąd, wchodziłbym do ostatniej tury i tak na równo z kartami, pomimo tego, że nie doszedł mi szpieg. Gdybym zagrał wtedy piechurów. Teraz mi szpieg doszedł. A teraz niestety szpieg to nie jest... No, kurwa i drugi koń. Wiedziałem, że o to poprosisz. Czasem ten deck ma takie właśnie problemy, że dochodzą wam srane drugie konie. Siema, jestem koniem. Siema, jestem koniem. Przegramy to. Ledwo, ledwo, ale przegramy. Też jest problem tego konia na przykład. Jak to zrobiłeś? Baję, imbecylu. Czas oczyścić północ. Redania, wsparcie. Tu nigdzie nie ma żadnego czarodzieja, nie? I gdybym miał tą kartę więcej, albo chociaż nie miał zasranego konia na ręce, tylko nie wiem, cokolwiek innego, to byłby win. Ale zwaliłem tą jedną kartę i to jest piękne w gwincie, moi drodzy. Dlaczego gwint jest lepszy od Hearthstone'a? Bo za błędy się płaci. 24 punkty mnie ten błąd kosztował. A w Hearthstone'ie walicie w ryj i się uda, albo się nie uda, a za błędy płaci się raz na 20 błędów. A tutaj prawie każdy błąd kosztuje was grę. To jest żywy przykład na to, jak trzeba umieć liczyć. Tymczasem dzięki wam serdeczne, bawcie się tą talią jak macie ochotę, ja się nią jeszcze trochę pobawię, bo mi na razie nie zależy na rankach, a śmiesznie się nią gra, jak wchodzi Sabrinka i czyści stoliczek. Także dzięki wam serdeczne, trzymajcie się, pozdrówka, hejka i pa, pa.